Ja też nie widzę. Nie płaczę. Hej, słuchajcie. Jesteśmy przy drzewie płaczącym, to znaczy z którego się wylewa strumień, ale teraz się nie wylewa. O, tutaj normalnie jest dziura w pniu, no ale to podobno czytałem, że jak jest więcej wody, dużo deszczy. O. Wyschło. I nie ma. Także nietrafiona atrakcja. No. Ale i tak tędy jedziemy. O, to są takie owoce, jakieś morwy, podobne do tego. Ale morwa jest bardzo zdrowa. Patrz, morwa. No ja sobie kupiłam morwę tylko suszoną. To wygląda jak ten. Jaka słodka. Morwa. Ale słodkie. Takie jak jeżyny. Zobacz, ty depczesz po tych. Patrz, jeżyn. A my grube hajsiwo płacimy. No, za morwę? One leżą na trawie. Jedyne co, to można sobie tutaj pojeść morwy, takie owoce. Bardzo słodkie z tego drzewa, ale nie ma źródła. No słuchajcie, to drzewo, Agnieszka cały czas podjada tą morwę. Ona jest tak słodka, po prostu tak słodka jak, nie wiem, ulepek jakiś cukrzany, cukrowy. To drzewo ma około 150 lat, słuchajcie, ta morwa. No też żałujemy, że woda nie wywala. Możecie poczytać w internecie albo gdzieś jakiś link. Pokaż najwyżej zdjęcie, jak to wygląda. No, jak to wygląda, bo tutaj właśnie wygicha woda. Ale pisze, że nie zawsze. Wtedy, kiedy poziom wód gruntowych jest po prostu wyższy, to wtedy można to zaobserwować. A tak, no cóż, tak objedliśmy się tej morwy. No i tyle. Pani nam pokazała, że obok tej czarnej morwy jest jeszcze biała morwa. Tak, biała morwa. Identycznie bardzo, bardzo słodka. O, ta pani już tam poszła z wózeczkiem. A tu welika morwa. Idziemy i krzyczy do nas, Poliaki, coś tam. Nie, tu jest welika. Tak, tak, że welika, ale welika. Ale jest ciemna. Ta ciemna. Ojej, jako dużo faktycznie. No, ale jedliśmy morwę, która ma 150 lat, słuchajcie. A tutaj Agnieszka leżą, zobacz. Same wielkie owoce. Jakie to dobre. Ale ta jest słodsza niż ta biała, nie? Tak, ta czarna jest jakby trochę słodsza bardziej. Słuchajcie, ja to, że ręce mam takie. Ja tak. O, tak, brzuch pełny. Tak. Brzuch pełny. Od tych morw, tu właśnie tu pojedliśmy. I tutaj z trawy, bo normalnie po deszczu to one leżą jak jabłka w sadzie, o. Ja już nie mamy widzicie? Miejsca na tak, białą. Tak to wygląda. Białą o. Morwę. O, tak wygląda morwa tu. Tutaj pokażę wam ładnie. O, i takie słodkie. I to się zbiera, o, i się je. Antynowotworowe właściwości. Flawonoidy. Tak, głównie właściwości antynowotworowe. Witamina C, flawonoidy. No jak to owoce, wszystko. Antyoksydanty. Ale podobno wyjątkowo sporo flawonoidów. No, witaminy C. I środki antynowotworowe. Jak to, środki, substancje. Jedziesz tu, a znajdujesz co inne. Tak, nie ma źródła, no bo właśnie pani powiedziała, że nie ma. Ale faktycznie. Bo tak jak mówiłem, wody jest nisko. Ona powiedziała, że jest, ale nie teraz. Znaczy powiedziała, że jest ta woda, ale nie teraz. Kurde. Najbardziej słodka jest czarna morwa, ale ta też jest bardzo słodka. Ona jest bardzo duża już od tego. Ta ma wyjątkowy smak. No, taka. Tak, tak. Ja już nie mogę, mam taki brzuch, że pęknie. Pierwszy raz w życiu jem morwę w takiej postaci surowej. No, ale zawsze musi być ten pierwszy raz. A najbardziej się cieszę z tego, że pojadłem sporo tej morwy czarnej z tego drzewa, które ma właśnie 150 lat. Zaraz, gdzie ono jest? Tu. Z tego. A, to no. O, jakie ma tu dużo jeszcze tych czarnych. Będą opadać. Tak, to cały czas opadają. Normalnie przejrzałe opadają.
O, dobra, starczy. Trzeba jechać dalej. A tutaj, słuchajcie, jeszcze troszeczkę sobie zebraliśmy, no, na podwieczorek. Teraz już nie możemy. Tak, biały i więcej czarny. Bo czarna słodsza. Idę ręce umyć. Dobra, myj ręce. No i chyba pojedziemy dalej, chociaż nie wiemy za bardzo co robić, bo chmury przyszły. W nocy była burza, teraz chmury. A nic, popatrzę na mapę. To jest cały czas Podgorica, właściwie takie przedmieścia, nie? Tutaj. Zobaczcie, jak ludzie żyją, nie? W stolicy, no to nie wiem, no po prostu takie biedne osiedle, takie domy, jakieś bloki małe. Niebywałe, nie? Śmietniki rozpieprzone. Przez przednią szybę, tak? I nawet nie uprzątną tych śmieci, które leżą pod ich dywanami, dosłownie, które się tutaj suszą. Nie wiem, czy to są Cyganie, czy to są Czarnogórcy obecni. Nie wiem. Ojej, jakie tam jakieś ruiny. Także to są też różne strony, tak? Różne strony, tam u Wulcini pokazywaliśmy hotele, hotele, mieszkania bardzo ładne, tak, nowe bloki, domy. Dużo a się tutaj buduje. Jest bieda, słuchajcie, to jest bieda piszcząca, kwicząca, tak, w górach bieda, skręcamy, no zobaczymy dalej, jeszcze skręcimy, no to trochę lepiej chyba, no powiedzmy, ale to są domy jeszcze z czasów Jugosławii. Wyglądają, nie? Tam jak była szkoła, to po prostu jakieś wykopy przed szkołą były jakieś. Ale takie... Ja nie wiem, czy to góry śmieci, nie wiem. Nie. Takie to wszystko gdzieś. A na Podgorica kiedyś to dobrze mówię, Podgorica, bo już Podgorica. Mylą te różne. No to stolica, no tak. No, tak, dzisiaj stolica, a kiedyś to ja nie wiem, miasto powiatowe chyba, no po prostu. To są przedmieścia właśnie, stolice. I tym miastem powiatowym zostało chyba do dzisiaj. No, tak to wygląda. Także tak to wygląda, no. Tu trochę większe te bloki, takie blokowiste. Tutaj już takie trochę nowsze już napostawiali. Tu dużo jest takich właśnie jakby śniadych. Jeżeli miałbym w Czarnogórze pomieszkać sobie, nie wiem, pół roku na przykład. Nie tu. To nie w stolicy. Na pewno nie w stolicy, tylko tam przy tej wielkiej plaży. No. Tam było najbardziej ładnie, czysto. Tyle. To za ponure. No cenowo nie bardzo, bo Agnieszka mi tu mówi, że... No w sklepach jest drożej. A o wiele więcej chodzi do sklepów niż ja, że najtaniej jest w Hiszpanii i Grecji, tak? Tak. W Hiszpanii jest najtaniej dla Polaków. W ogóle, bo w Hiszpanii jest elektronika tańsza, nawet często niż w Polsce tańsza. Można, ale chodzi mi o takie produkty, żeby przeżyć, tak, no, jajka i tak dalej. Tak, no, ale w Grecji... Ja to dużo jajek no, kupuję. No, dokończę myśl, w Grecji jest elektronika droga. No, ale takie jak mówisz, że takie pierwszej potrzeby... Jajka muszą być. No to jajka tutaj ponad 2,40, prawie 2,5 euro za 10 jajek. Natomiast w Albanii było 1,90. No, to tak takie obserwacje. Ale także tu drożej. Już wjeżdżamy już w tą Podgoricę. No, nie wiem, nic mnie tu nie zachwyca jakoś. Nic szczególnego, miasto. Będziemy przez centrum jechać? No tak, teraz kawałek, już właściwie jedziemy prawie w centrum. Nie będę jechał do samego centrum, gdzieś tam pewnie coś tam jest, no nie pewnie wiem. Stare jakieś. Ze trzy pomniki albo coś. Nie. Nie wiem, może kiedyś. Jak ktoś albo coś mnie przekona, żeby zwiedzać Podgoricę. No widzicie, no szału nie ma, szału. Jakie to tam bloki. No, szału nie ma. Na automatach można chyba tu pograć, bo jakieś kasyno, jakieś coś, u nas to niedozwolone.
nie byliśmy tu nigdy, więc trochę tutaj nagram. Tak. Tutaj będziecie mieć tu ceny. Rondo zaraz, no i cóż. Ceny paliwa. Co my tu jeszcze mamy? No, jest ciepło, to jest plus, czyli pogoda, no bo zim praktycznie to tutaj nie będzie jakichś takich. Nowego ładu mieszkaniowego też tu nie ma. Budują na jeden pustak, co widać na domach. Takich w budowie właśnie. Tak, na jeden mas jest. No, zaraz podjadę bliżej, to wam powiem. Tutaj się nowe budują. Słuchajcie, zobacz tu, przyświeć tym na to. Słuchajcie, to jest na maksa. To jest wypełniane na maksa. I to wiecie, wiecie co? To ja nawet nie wiem, czy to nie jest połówka maksa, to jest frontu. To jest tylko to. To jest tylko to. No bo tu jest ciepłe. To jest taka trochę inna konstrukcja. Wszystko są belki żelbetowe, odlewane wcześniej, a później te ściany są domurowywane tak po prostu. Murowywane. No ale to jest na maksa. To nic tutaj nie ma, żadnego ocieplenia, nic. No. Na dach kolektor i taką bańkę na wodę i się żyje. No tak. No w blokach to, takich dużych, no to nie wiem, jak oni mają ciepło. Być może na dachach mają. Duże takie porobione. Mniejsze od Piotrkowa Trybunalskiej. Tutaj macie ceny. Niemcy. No tak też można sobie spać, a właśnie. Jak ci Niemcy w Nissanach patrolach. Tak, no, na dachu śpią. Namiot taki na dachu, na relingi dachowe wrzucaj. Zjedź z ronda. Na Niksic. Nie krzycz, Agnieszka. Piwo. Za 600 metrów skręć w prawo. Tutaj produkcja piwa się odbywa. Albo tylko taka nazwa, no nie wiem. Ale jeszcze powiemy, że mieliśmy taką przygodę z milicją, policją. Nie wiem, co tutaj jest. No, policja niby. No. A policja. Wczoraj chyba jeszcze z gór zeszli, a dzisiaj no, policja. Jedziemy sobie wolniutko, bo to rozmawiam przez telefon i wolniutko jedziemy. A tu halt. I czemu to zastanowienie, dlaczego? Tak, i mówi najpierw, żeby no to dam, coś, jak on powiedział? Karta wozu. Karta wozu. Zjedź z ronda. Karta wozu. No nic, to biorę tą saszetkę, a on wypytywanko, skąd jedziecie, skąd jesteście, no widzi po tablicy. Ile dni byliśmy w Czarnogórze, tak, ile będziemy. I dokąd jedziemy dwa razy, gdzie my jedziemy? No do Polski. Ale gdzie? A no, że do Bośnie. Aha. No i nic, no to w końcu nie wziął tych dokumentów i kazał jechać. No, wypytał takie, się wszyscy. Takie wypytywanie, nie. Ile jesteś tu, dokąd jedziesz? Tak. A bo na dowód osobisty można w Czarnogórze być 30 dni. No może o to mu chodziło, nie? No, na dowód osobisty. Może, ale może. No my mamy też paszporty. Na paszport to do 90 dni. No tak dziwnie, no ale tak. Tak jest, no. A na dowód osobisty. O, tutaj właśnie są takie bloki. No tak. No ale no nie wiem, dziwna kontrola. Taka jakby, nie wiem. Ciekawy był. Tak, z ciekawości. Jezioro Krupac, tutaj właśnie przyjechaliśmy, stoi Misiek, restauracja Krupac, no dość fajne, fajne miejsce, się wydaje, zobaczymy, nie wiem czy się da tutaj gdzieś zostać na noc. A to jest w ogóle Niksic, 3 km w bok, ale chyba nadal to jest to miasto Niksic, jakiś tam playground. Plaża. No, plaża. Wielkie ryby. Są wielkie ryby, ale tu ładnie jest. Zobacz. Tak. Tam się trochę przejaśnia. Pewnie kolor tej wody byłby pewnie też szmaragdowy, gdyby wyszło słońce. No ale. Może wyjdzie, poczekamy.
Zobaczymy, nie wiem. No. Figa? No. No i taki. Jakbyście byli w pobliżu. Jakbyście byli w pobliżu, to co? Tam możecie zajrzeć. Bo... blisko Niksice, tak? Tak. Ale tam dalej są skały, ale chyba nie ma przejścia. A, to już nie ma przejścia. Rozumiem. Ten beton pękł i się zawalił. Ja myślę, że może tutaj coś było. Jakaś ścieżka tam dalej, ale no nie istnieje w tej chwili, bo tak jakby tam jakieś kawałki betonów, no nie wiem. W każdym razie ten pękł zawalił się już wiele lat temu. Kurczę. No i to takie. Tak to wygląda. No... przeważnie youtuberzy to pokazują wszystko koloryzując, tak? Historię. Słuchajcie, to jest ta restauracja, przed którą stoimy. Ona od frontu jest bardzo ładna. To nagrywam jako przykład po prostu. Tak wygląda, zresztą nie tylko w Czarnogórze, ale z tyłu restauracja, nie? To jest... Wiecie co, to jest dramat jakiś, bo to wygląda po prostu jak... nie wiem, 40-50 lat... Nikt tutaj w ogóle nic nie robił, tu chyba musiał tak pękać, więc w którymś roku zaciągnęli to klejem, tu kawałek, ale reszta to jest, słuchajcie, syf niesamowity. Po prostu syf, a z przodu jest ładnie pomalowane, wszystko elegancko i kelnerzy w białych koszulach. No. A to jest masakra, to już się zaczyna malowanie, nie? Zielone, bo tutaj nie widać, bo tu trzeba wejść pod górkę. No i to tak wygląda. Tam już kasy szkoda, kasy nie ma, trzeba tutaj wytrzepać pieniądze i tyle. Idziemy od tej restauracji Grobla. Ma tutaj kozy. A tutaj takie ławki mocowane nad przepaścią. No. No, to jest sztuczne, widać jezioro, bo jest tutaj po prostu zapora. Pewnie jakieś spięczenie, może gdzieś tam dalej jakaś mała hydroelektrownia, nie wiem. A to jakiś duży plac zabaw? Tak, plac zabaw. Bo idziemy się przejść tym nasypem, nie wiem jak to nazwać, Grobla? Grobla. Doszliśmy do końca tej Grobli. No i nie wiem, coś tutaj jest. Zatwaracznica, Krupac. No, tutaj chyba jest jakaś mała hydroelektrownia, czy coś takiego. Jakaś pani łódką dopływa, nie wiem. Tutaj ta woda chyba wypływa dalej. No nie chyba, tylko na pewno, więc podejrzewam, że tu musi być jakaś hydroelektrownia. No dobra, to wszystko, wracamy. No teren dość fajny. Cała infrastruktura to chyba z czasów, na pewno, ta Grobla, to wszystko z czasów Jugosławii. No a tak poza tym, no to widzicie, no, reszta zaniedbane. Taki jakby wypływ ze skały. Tak, tam jest taki strumień, wypływa ze skały, no. No taki teren. Znaczy tak, na przystanek jak gdzieś się jedzie przez Czarnogórę chyba może być. Ja myślę, że tutaj nawet można byłoby sobie stanąć w tym miejscu. Albo koło placu zabaw tam. Albo wcześniej koło placu zabaw, no. Gdzie miejscowi tutaj zatrzymują się, czyli jako Park Fortnite nie opisany na aplikacji. Znaczy Park Fortnite na aplikacji jest tam, ale to GoPro nie. Tak, jest tam, dokładnie na tej skale, ale nie ma dojścia do wody. Tam stoją dwa kampery. Tylko wysoko stoją dwa kampery, ale ten punkt tam jest, tam pisze campground, coś takiego. Ale chyba tam kampingu żadnego nie ma, w sensie powiedzmy taki postojowy, nie wiem. A tutaj, no tutaj to jak będę edytował, to właściwie dla siebie mówię. To, bo zawsze słucham jeszcze raz, jak edytuję film, no to tutaj podlinkuję, bo myślę, że tutaj to miejsce byłoby ok. A tu wysepki takie. No i są jakieś wyspy, może ci tym pontonem, silnikiem płyną tam, nie wiem. Ale to są miejscowi, może wędkarze. No ja mówię, infrastruktura to tak jak widać, ławka bez oparcia, zajrzyjmy. O. Wypadasz. Spadacie. Prastare kosze na śmieci. Ale ładnie.
ładna okolica. A okolica tak, no słuchajcie, dookoła są góry, nie? W górach, ładnie to wygląda. No. Dosyć wysokie. No, no i tak, wracamy. To statko jest tutaj ciekawe, bo była taka akcja przed chwilą. Był taki krzew jakby z białymi jakimiś kwiatkami. Coś jak tu, ale taki większy. To zeżarły go te kozy do zera. Nie, kozioł ich przegonił. Przegonił, a wcześniej przeganiał taki inny. Rogami budł te młode, żeby po prostu mu nie podgryzały tego. A przyszedł ten, no to tamten odszedł. Ten jest największy. Tak, widać, że największy. No i zeżarły cały krzew. Nie ma nic. I tak sobie myślę, chyba na tym to polega, że ta pani tutaj idzie na początku i ona tak idzie po całej okolicy i te kozy wyjadają najlepsze kąski chyba. Czyli to mało, no, jak szybko tak. Tak, tak. No. Mamy po prostu z życia kus. Mamy telewizję na żywo. Dreams are whispering nights, rising paths are twisting, hopes devising, hearts are rebel, minds defiant, hear me calling this moment giant, jars are falling, shadows calling, hearts are breaking, faith is shaking, youth in darkness, dreams are silent, searching answers, feeling violent, why'd you leave me, can you see me, rebel running, storm is coming, eyes are misty, soul is twisting, heart in pieces, world is drifting, God I'm calling, tears are falling, feel my danger, lost and lonely. Are you only watching silent? Here beside me, God, I'm crying. No more lying. Soul is weary, future's blurry. I'm still searching, truth I'm learning. Keep on fighting, dark ignited. Burning world is turning, roads are twisting, hopes resisting. In the chaos, voices whisper, faith is fragile, dreams are crisper. Guide my footsteps, hear my regrets, heart's confusing. Faith I'm choosing, paths are fleeting, strength is seeping. Hold me closer, hear me weeping. God, I'm calling, tears are falling, hear my anger, feel my danger. Lost and lonely, are you only watching silent? Here beside me, God, I'm crying, no more lying, soul is weary. Blurry. I'm still searching, truth I'm learning. Keep on fighting, dark ignited.